sumie to nie wiem, czego spodziewałem się po nowym albumie zespołu Tałek, bo i krążek Mercury pamiętam w sumie jak przez mgłę. Uriel jest jednak na swój sposób specyficzny, intrygujący i powiedziałbym nawet, że nieco filmowy. Gotowi? No to jedziemy. Nie będę czarował, że jestem obeznany z dyskografią tego zespołu i czekałem na ten krążek długimi latami z wypiekami na twarzy, bo tak nie było. Ale powiem wam, że już przy pierwszym przesłuchaniu dałem się mu porwać. A dokładnie temu motywowi z pierwszego numeru. Mam w sobie coś takiego kojarzącego mi się z synthwave'em, jakkolwiek głupio to brzmi. I temu też, bo jest kapitalny. Dwójka bardzo specyficzna zarówno na początku, jak i w drugiej połowie. Intrygujące są te kobiece wokale, prawda? Tytułowy Uriel zaczyna się bardzo specyficznie takimi nieco plemiennymi rytmami. Ale po chwili wjeżdża takie bardziej tradycyjne metalowe instrumentarium z gitarami i growlem. No i dość specyficznie i bardzo intrygująco się to przeplata. Diabolical w pierwszych dwóch minutach brzmi w sumie jak muzyka z Gwiezdnych Wojen. Aby później wjechać stanowczym rytmem. I fajnym romansem growlu z kobiecym wokalem. I obok jedynki to mój ulubiony numer na tej płycie. Piątka romantyczna. Przynajmniej na początku. No i taka nieco inna niż cztery wcześniejsze kawałki.
pełna emocji, wolniejszych temp, takich długich kobiecych wokali w tle i chwytających za serce melodii. Wiecie, co mi się bardzo podoba na tym albumie? Szarpane, tłumione riffy. Chociaż w takich patentach jak ten zdecydowanie bardziej wolałbym, gdyby perkusja szła dokładnie za tymi riffami, a nie robiła tło, a gitary swoje, bo dużo fajniej moim zdaniem brzmiałoby to w takim stylu trochę Fear Factory. W siódemce najbardziej przypadł mi do gustu ten delikatniejszy motyw. I przepiękne, smyczkowe zakończenie. Ósemka w delikatnie innym stylu, tak jakby nieco przytłumiona. Może nawet sięga gdzieś do industrialu po taki basowy rytm. Dziewiątka to natomiast urocza wręcz ballada, w której jednak całość psuje trochę męski wokal. Bo bez niego ten kawałek mógłby śmiało iść w radio. Dziewiątka chyba najbardziej klasyczna, ale jednocześnie tak słyszę, że ona trochę odstaje od pozostałych numerów. Choć wciąż jest w takich średnich tempach z dość charakterystycznymi momentami dla tego albumu patentami.
Zapytacie, czy Uriel mi się podoba? Zdecydowanie tak. No i często też do tego albumu wracałem przez ostatnie 2 tygodnie, ale może źle to powiedziałem, nie do całego albumu, ale do pojedynczych numerów. I pewnie domyślacie się, że to będzie mój jeden z największych, w sumie największy zarzut do tego krążka. Bo pojedyncze utwory bronią się bardzo dobrze, szczególnie te, które najbardziej przypadły mi do gustu. Ale już cały album jako krążek składający się z poszczególnych utworów słuchanych od początku do końca, w sensie krążek słuchacie od początku do końca, a nie że utwory od początku do końca. Chociaż, dobra, trochę się zakręciłem. Wiecie, o co chodzi. Pojedyncze utwory, szczególnie te najfajniejsze dla mnie, które najbardziej przypadły mi do gustu, zostały tutaj wymienione, one wchodzą za każdym razem tak samo dobrze. Ale kiedy puszczam sobie ten album od pierwszego numeru do ostatniego i słucham całości, to coś momentami jest nie tak. Może będzie to złe słowo, że wieje nudą, ale czasami pojawia się co jakiś czas, co kilka numerów pewna monotonia i to sprawia, że nie mam aż tak dużej ochoty słuchać tego albumu od początku do końca, a dużo bardziej wolę posłuchać po prostu pojedynczych numerów. I to jest też ciekawe, bo to jest muzyka, która łączy w sobie wiele gatunków, wiele pomysłów, a jednocześnie potrafi na przestrzeni całego albumu czasem po prostu przynudzić. Mam po prostu wrażenie, że często na przestrzeni jednego numeru udało się Tauerowi, czy raczej powinienem powiedzieć Piotrowi, włożyć tyle różnych rzeczy, że ten utwór jest od początku do końca ciekawy, ale w momencie, kiedy te same podobne pomysły, na przykład te szarpane gitary powtarzają się w poszczególnych utworach, wokal zdarza się, że jest dość podobny, no to mam czasami wrażenie, że kurczę, w sumie to przed chwilą tego słuchałem, a to już jest inny numer. Więc tak, czasami mi się po prostu zdarzało, że poszczególne kawałki słuchane jeden po drugim zdawały się trochę w jeden i nie wiedziałem, czy już w sumie kończę ten album, czy jestem w środku, czy dopiero zaczynam. Może to kwestia powtarzających się co jakiś czas podobnych riffów, a może kwestia wokalu, który w wielu utworach jest bardzo monotonny, mocny growl jak najbardziej. Natomiast czy on do końca tutaj pasuje, czy nie lepiej było zrobić po prostu ileś ścieżek różniących się od siebie wokali, trochę je bardziej przemieszać? Moim zdaniem tak, to by sprawiło, że ta płyta była po prostu ciekawsza. Ale żeby było jasne, ten album mi się podoba. Podoba mi się przede wszystkim dlatego, że bardzo fajnie łączy kobiece wokale z melodią, właśnie z takim metalowym sznytem, z tymi wspomnianymi plemiennymi wręcz rytmami, szarpanymi riffami i często wydaje się taki niemal filmowy. No nie mówię tutaj konkretnie o tym jednym kawałku, który skojarzyłem z Gwiezdnymi Wojnami, ale ogólnie patos to chyba złe słowo, ale ta właśnie filmowość, która tu pojawia się w takich dawkach, jest jak najbardziej jednym z największych plusów tego krążka. No i powiem wam jeszcze, że podoba mi się okładka tego albumu, aż szkoda, że nie została wypuszczona też jako tapeta na komputer czy na telefon, jakkolwiek to dziwnie brzmi. Po prostu jest bardzo fajna, prosta, a jednocześnie intrygująca. No i też bardzo dziękuję zespołowi za podesłanie albumu, szczególnie, że jak tutaj widzicie, o, teraz widzicie, dodatkowo z autografem, super miła rzecz, dzięki wielkie. To nie jest jeden z tych krążków, który można powiedzieć po prostu lećcie wszyscy słuchajcie, bo tutaj macie poszczególne fragmenty i moim zdaniem dużo osób ten album zaciekawi, ale jednocześnie nie każdego. To jest specyficzna muzyka, nie dla każdego. Czy zadowoli fanów Tauer? To jest bardzo dobre pytanie, bo na pewno tutaj z oglądających osób jest przynajmniej kilkoro fanów Tauer, tak mam nadzieję, więc śmiało na dole zapraszam do komentarzy i napiszcie, czy Uriel przypadł wam do gustu z perspektywy fana zespołu, który no swoje trochę na nowe wydawnictwo wyczekał. A jeśli wy nie chcecie długo czekać na moje wpisy na social media, no to one tutaj latają. Mam nadzieję, że was tym tak bardzo nie męczę, ale też powiem, żebyście zasubskrybowali ten kanał, no dzięki temu będzie rósł i trafiał do większej liczby osób. Autoreklama skończona, dzięki wielkie, trzymajcie się i słuchajcie dobrej muzy. Na razie, cześć!